Słuchajcie, ziomale, z tej strony Junior. Witam Was serdecznie w nowym odcineczku. Słuchajcie, dzisiaj trochę pogadamy o tej zasranej kwarantannie, bo słuchajcie, siedzę sobie już drugi dzień na chacie, dostaję nerwicy, bo nie mogę wyjść nawet do swojego Audika go przytulić, bo lubię go. Nie, tak szczerze to bym chciał zobaczyć, co z tym płynem, ale nie mogę niestety. Nie mogę wyjść nawet na dwór. Pogoda taka, tam cały czas tu wali deszcz, to coś tam się przejaśniło. I wiatry są silne, czyli podejrzewam, że roboty będzie mało. Ale nie martwcie się, coś tam nagramy z roboty. Oczywiście będę teraz częściej się pojawiał pewnie na materiałach Ustinki. Jest to tak, że możecie też tam wejść na kanał i sprawdzać. U siebie będę takie rzeczy kręcił raczej vlogowe. Coś tam, w sensie takie vlogi o pracy, też tam coś tam nagramy o zarobkach, bardziej o zakwaterowaniu, jak to wszystko wygląda, jakieś sklepy może pokażemy. Coś tutaj się nagra. Dobra, a co do tej kwarantanny, słuchajcie, w ogóle mieliśmy tu, dojechaliśmy tutaj na hotel tej agencji i wszyscy po prostu tu są odsyłani, mają testy robione i później jest ta 5-dniowa kwarantanna, tylko że wszystko pięknie cacy, dali nas w ogóle 5 osób na jedno takie mieszkanie i wiecie co jest najlepsze, że jakby ktoś z nich miał wirusa, to byśmy zostali wszyscy odesłali na 10-dniową kwarantannę. Nieważne czy ty masz, czy nie masz, i tak ktoś by miał, to by został odesłany na tą 10-dniową kwarantannę. Ale mnie to martwi jeszcze jedna rzecz, bo przesiedzimy sobie te 5 dni do środy, no i co? No i potem jest właśnie znowu kolejny test. Jak ten test wykaże się negatywny, tak? No w sensie, że będę miał wirusa, to jest lipa, bo wtedy idę na 10-dniową kwarantannę, czyli 15 dni bez pieniędzy i odciągną nam 3 razy za domek, czyli ja wychodzę na minus w tym momencie. To będzie lipa straszna, nie? Mam nadzieję, że tylko te 5 dni kwarantanny będzie i uda nam się wrócić do roboty. Oczywiście tam się pojawia też gościnnie na tych odcineczkach właśnie. Też sprawdzajcie. No i co, ludziska? Słuchajcie, ja tak sobie myślałem, że to może faktycznie, co do tego Audika, to może faktycznie ten termostat, ale tam ja patrzyłem z tatą, nie wiem, czy tam jest jakiś w ogóle dostęp, żeby to zobaczyć spod kanału, już nie pamiętam, ja nie jestem mechanikiem, się tak nie znam na tych częściach, ale może termostatem, albo do środka nagrzewnicą wali też ten płyn, ale nie, to by było pewnie mokro w środku, tak, a jest sucho. Nie wiem, gdzie ten płyn może uciekać. Jak macie jakieś pomysły, to piszcie, bo naprawdę silnik jest suchy i tam te wszystkie wężyki to są suche. Nie wiem, gdzie ten płyn ucieka. Nie mam pojęcia. No i co? Jakby był jakiś w okolicy mechanik, który mnie ogląda, to też niech się odezwie. To z chęcią bym go odwiedził. Może on coś będzie wiedział. Także pozdro mordy, trzymajcie się. To tyle na ten niedzielny vlog, króciutki, ale no niestety nie mogę nawet wyjść. Nie mogę wyjść i tyle. Lipa, dobra, trzymajcie się. Miłej niedzieli. W ogóle słuchajcie mordy, jeszcze tak na sam koniec mam do Was pytanie. Czy w ogóle orientujecie się, jak tu w Holandii działają karty wędkarskie? Bo ja lubię strasznie łapać ryby, tylko że wędek nie wziąłem, tu jest problem. Myślę, że jakąś tanią gdzieś tam se wyhaczę i może by się nagrało jakiegoś vloga z ryb czy coś. Ale to tak bez karty to się trochę cykam tu iść, bo wiecie, trzasną mnie i będę płacił jakąś karę, nie? Tak mi starczy tych kar. Chętnie bym sobie właśnie wybrał się na takie rybki. Jak tam właśnie myślicie, co z tą kartą? Co idzie w ogóle, ja słyszałem, że to idzie kupić w sklepie i ile ona tam kosztuje, to nie wiem. Różne słyszałem ceny, że 40 euro na cały rok,
ale nie wiem, ale jak jest tu jakiś wędkarz, to proszę, niech się odezwie w komentarzu i napisze. Dobra, to by było na tyle. Słuchajcie, ludziska, wielu z was pyta, czy ile na ile junior przyjechał w ogóle do Holandii. Junior nie wie. Nie wiem. Słuchajcie, jak będzie dobrze i będzie się nam dobrze ścinało tą paprykę i będzie dobry hajs, no to zostanę jak najdłużej. A teraz nie wiem, szczerze nie mam pojęcia, także ciężko powiedzieć coś na ten temat. Także to by było odnośnie tego tematu. Jak będzie dobrze, to zostajemy na długo. Jak będzie źle, to wracamy szybko. I tyle.